Flamy, czyli przednutki. Bardzo przydatna grupa ćwiczeń wykorzystująca to, że nutę główną wyprzedzamy właśnie przednutką, czyli flamem graną z drugiej ręki ułamek sekundy wcześniej, także z krótszego dystansu niż nuta główna, czyli z mniejszej wysokości. Jest to grupa zwana przednutkami pojedynczymi, bo wyprzedzamy jedną pojedynczą nutą, nutę główną. Ćwiczmy flamy od jednej i od drugiej ręki. Najlepiej w taki sposób, że wyznaczymy sobie najpierw główne uderzenia, a później dodamy wyprzedzające przed każdą główną uderzenie drugiej ręki. Flamy oczywiście możemy ćwiczyć na całym zestawie, na tomach, na werblu i tomach, na talerzach, w taki na przykład sposób. Flam jakby wzmacnia siłę wyrazu pojedynczego uderzenia, czyli coś, co zagrałbym jako pojedyncze uderzenie, na przykład na tomie, mogę wzmocnić grając flama. I wreszcie możemy budować podziały również z udziałem flamów, flamując na przykład werbel na 2 i 4 w podziale. Najpierw zagram to bez przednutek. A teraz przenoszę rękę hi-hatową, uderzającą nieco wcześniej, tuż przed nutą główną na 2 i 4. I wreszcie możemy flamować także hi-hat, czyli każdą ósemkę graną, w tym wypadku zmienię rękę ręką lewą, jeszcze wyprzedzam flamem przed nutką granym prawą ręką. Możemy w ten sposób budować bardzo efektowne podziały z grupy tak zwanych groove'ów R&B, soul. W tym wypadku użyłem jeszcze innego zabiegu, to znaczy werbel zagrałem jako flam, jako wyprzedzenie nuty głównej. Dzięki temu jest on bardzo specyficznie przesunięty, tak właśnie R&B-owo, gospelowo. Czyli zagram odwrotnie. Nutę główną na hi-hecie gram precyzyjnie ręką hi-hetową, a wyprzedzał będę ręką werblową, grając flamy. Najpierw na hi-hecie, a później grając werbel tuż przed 2 i 4. Lub wyprzedzał będę tylko werbel, a hi-het gram precyzyjnie jako ósemki. Podstawowy błąd w graniu flamów to taki, kiedy obie nuty są oddalone od siebie za daleko. Tak to nie działa. To ma być uderzenie prawie że w tym samym momencie, jednak z leciutkim wyprzedzeniem tego flamowego, przednutkowego
wynikającym, tak jak powiedziałem, z tego, że gramy z niższego pułapu. Mamy mniejszą drogę do pokonania pałką, więc ta pałka siłą rzeczy uderzy szybciej.